Okej, siemano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielu. A teraz jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Wiedźmina dwójeczkę. No i jesteśmy oczywiście tutaj, gdzie skończyliśmy, czyli na legowisku Kejrana, dobrze mówię. I jaki jest plan w sumie na ten odcinek, to dopiero będę się zastanawiał zaraz, ale chcę zrobić to kurwa zadanie z trollem. Myślę, że to by było pasuje coś zrobić w końcu z tych pobocznych, nie? Tak jak mówię. No i w sumie później to zobaczymy, jak już nam czasowo wyjdzie. Czasowo, bo to też jest ważne. Więc tak będzie dzisiaj. A wiem, że we wtorek nie było odcinków z Wiedźmina. Gdyż po prostu, kurde, nie miałem go nagranego. Nie chciało mi się go nagrywać jakoś rano. Nie miałem ochoty po prostu zagrać sobie Wiedźmina i kurwa. Tylko Black Mesa była. Ale Wiedźminek już jest i kontynuujemy gwałtownie, bo jakże inaczej. W czwartek albo w piątek prawdopodobnie będzie Castlevania i Thief. Także do tego czasu chciałbym... Ups. Takie spadki. Aha, to był loading. Chciałbym skończyć do tego czasu Black Mesa oraz Outlasta, którego będę też nagrywał dzisiaj prawdopodobnie. W którym i tak mi nie za dużo zostało, ale tam już kończymy go powoli. Na Play 4 już doszedłem do tego momentu, gdzie skończyłem, także już naprawdę niewiele jest. O, co to kurwa? Aha, tu jest ten. Cały, jak mu było? Cedric, nie? Ale żeby zrobić to z trollem, to chyba trzeba będzie coś pogadać. Tam było o tej trolicy całej, nie? Więc wejdźmy może do tego kurwa, jak mu było. Zaraz się dowiem. Dokładnie, chorob. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie... Jaką czarodziejkę? Pani Sheila de Tancarville. Znaczna persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać, czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpieszcie się, jak chcecie ją ubiec. Dobra, zdupcaj. Czekajcie, gdzie to jest z tym trolem? Kurwa, kłopoty z trolem. Geralt porozmawiał z trolem, jak okazało się... Wśród znajomych. Okej, dobra, no to trzeba wśród znajomych pogadać, kurwa. Wśród znajomych to prawdopodobnie Zoltan, myślę, że coś będzie wiedział na ten temat, ewentualnie. Ewentualnie ten drugi bard cały, jak mu było. Kurwa, zapomniałem jego imienia. Oni chyba w karczmie przesiadują, to są chlory stare, kurwa, na wsi. Weź, że przestań chrapać, gościu. Coś się dzieje? Wszyscy tak biegają? Wow, fenne, bardzo dobra. Gadaj, kurwa, szmato, co wiesz? Wiesz, że coś cię męczy... Widzę, że coś cię męczy. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flotsam? Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano wiedźmina z zakrwawionym mieczem. Mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Będziesz biegał i uderzał na oślep, licząc, że winny sam wejdzie pod ostrze? Nie muszę. Winny jest w lesie ze Skojatel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach... Dobra. Och, on mi chyba nie powie nic, kurwa, na temat trolicy. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bździn starego Breckenridge'a. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Był Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenridge'ów świata. Wracam do handlu. O kurwa, na co komu głowa trolla?
Siadaj, Geralt, stary byku. Zawsze mówiłem, picie w pojedynkę jest jak sranie w towarzystwie. Innym razem. Siedzisz tu dłużej, znasz tutejsze zwyczaje. Żaden ze mnie badasz, ale pytaj. Na co komu głowa trolla? A na co po chałupach wieszają niedźwiedzie łby, żeby pokazać, jak jest ich chojraki? He, wieśniak, co ma łeb trolla na ścianie, niejednej kobicie kieckę zadrze. Dzięki. A ty gdzie? Idę pozwiedzać chałupy w Windudze. Dobra. Trzeba szukać, kurwa, głowy trolla. Trzeba tą akcję z trollem zczaić, bo żarty żartami, ale trzeba się faktycznie tymi misjami pobocznymi zająć, dobrze mówię? Czekajcie, mamy zlecenia 2. Keiran cieniokost. O, to też to zrobimy sobie. Dobra. Robimy to z trollicą. Trollingiem. O kurwa! Już myślałem, że ten pies coś ćpał. Jakieś grzybousy, ale zdaję te sprawy pewnie. Nie wiem, czemu kojarzyło mi się, że właśnie coś ten Cedric. Ja pierniczę. Nie, chorab coś tam, kurwa, on właśnie coś tam z trollicą miał związanego. Coś tak mi się właśnie przypomina. On tu ma, kurwa, głowę trollicy. Gadaj, szmato, czy masz głowę trollicy i po co? Nie z tobą chciałem gadać, tylko z chorabem. Oho, dobra, on nie mają. Trzeba kogoś innego, kurwa, poszukać. Do którego domeczku atakujemy? Niech będzie ten. Jest tu ktoś? Wewan. Ej, kurwa. O, dobra, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Jestem typowym złodziejem. Z tobą nie gadam, bo ty jesteś, kurwa, biedakiem. Tu wbijemy. Masz coś do powiedzenia? Dla sił na robotę starczyło. Dzień jak dzień. Ruda meteorytu. Dobra, przyda się. Chuj. Wychodzimy stąd. Ci też nie lubią zabijać troli. Aż cholera, ile tu tych domków jest. A gdyby mnie tak w krzyżu nie rypało. Kurwa no. Czekajcie, a nie piszę tam gdzieś w tych? No dobra, tylko kurwa. A tu co się dzieje ciekawego? Co tu za impreza, ludzie? Więcej nikogo nie zdradzisz, Elfia Suko. Nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo wszystko ci wytłumaczy. Nie, dobra, nie wtrącam się, nie wtrącę się, bo kurwa. Oni będą mieć problemy, później ja będę mieć problemy i problemy będą po dwóch stronach, a tego oczywiście byśmy nie chcieli. Ja wam mówię, że to coś kurwa z tym. Nie. Ta głowa elfa coś kurwa z tym. Znaczy głowa elfa. Głowa tego trolla to coś z tym chorobem jest związane. Ja bym tam jeszcze raz, kurwa, do niego wrócił i się przyjrzał tak poważniej. Bo coś mi się tam, kurwa, nie zgadza. Krzycz, kurwa, gdzie masz głowę trolla, bo to nie wygląda na... Dobrze. Dobra, kurwa, gadamy o tym samym gościu, więc... Chorobowa. Zabój. Syno. Uuu, syneczku, kurwa. Ej, no nie wiem, czy ja jestem głupi. Bo pewnie tu gdzieś z tymi wieśniakami mam gadać, nie? Bo on mi... Zoltan mi, kurwa, kazał ten... Żebym gdzieś poszukał tutaj właśnie na tych zadupiach, nie? Nie, dobra. Nie bójmy to. Kwestia ceny. Róbmy to, kurwa. Ja sobie zobaczę na jakiegoś walkthrough czy coś tego typu i zobaczę, gdzie ta głowa tego trollaca się znajduje. Bo wątpię, żeby to było w mieście, a od każdego kurwa budynku do każdego budynku to też tak średnio mi się uśmiecha chodzić, prawdę powiedziawszy.
Także ja sobie to zobaczę i wtedy coś pomyślimy. Natomiast te zlecenia, czekajcie, co tu pisze ciekawego? Warto poczytać. Tu też kurwa by się parę, warto było przyjrzeć ich tym zachowaniu. Ale róbmy tą kwestię ceny na razie, to musi się przydać. Dobrze mówię, kwestia ceny, czy... Czekajcie, bo Kejran to jest... Aha, to trzeba Kejrana zabić, a Zabójcy Królów to jest główny quest, także... Bez pośpiechu, spokojnie, na luzie. Robimy sobie misje główne. A na pewno jakoś się zajmiemy tymi pobocznymi. Co do tych zleceń na te Endriagi, te na Nekery, to zobaczę jeszcze jak wyjdzie. Bo kurwa to jest trochę roboty, tak się zdaje, a nie wiem czy będę miał tyle czasu. Ale to z trolem obiecuję wam, że to zrobimy akurat. Dostał między łopatki. Z czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Zapłać zaliczkę. Nie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Nadupczyś. Ja się na tym nie znam. A kto się zna? Pewnie ten elf hendożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. A teraz zostaw mnie w spokoju. Najważniejsze jest to, że się nadupczymy. To jest kurwa, tutaj do Cedrica idziemy, nie? To tak, Cedric. A co to jest, Geralt zadumiał? Czy poprosić, poachali, czyli tak musimy iść do Cedrica. Chuj. Coś tu mamy w ekwipunku, siekiera, no to nam jest w chuj potrzebna. I to w chuj. Natomiast czy jest sens jebać jakieś ten? O, wiecie. Dobra, no póki co nie mamy jakiegoś przeciążonego ekwipunku, także spokojna ich głowa. Idziemy do Cedrica trochę, dwa questy tam sobie zrobić. Później pasuje, o kurwa, nadupczeni chyba są. Później pasuje się zastanowić. Ta trolica, kurwa mnie to męczy, nie widziałem nigdzie tutaj w tych okolicach tego zadupia w głowy trolicy, że gdzieby tutaj nad drzwiami była. Może coś źle zrobiłem? Możecie mi podpowiedzieć, ale ja prędzej czy później sobie walkthrough zobaczę, jakiś tam na YouTubie filmik czy coś tego typu i tam się dowiem dopiero. Ale jak chcecie mi pomóc, to też możecie mi pomóc i napisać, bo pewnie dopiero jutro będę nagrywał ten odcinek. Następny. Jebany, nad koksownikiem się ogrzewa. Dobra, cieniokost. Cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Dobra, to jest jedna sprawa. Druga sprawa... Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać Nekery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż Nekery. Czyli staruch, znaczy Kejran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potwory w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego we wnyki Nekera, dla ciebie będzie to pestka. Dobra, wykonaj, kurwa. Przyda nam się to w sumie. Szarpacz, wiedźmiński miecz byś, kurwa, wykonał. Jebaniutki, brakuje nam rudy srebra, tu zaś nam brakuje jadu Endriagi. Czyli trzeba popolować troszeczkę, dobra.
Wiemy już co i jak. Coś jeszcze masz powiedzieć nam ciekawego? Możesz jomuś? Chyba, że pohandlujemy z nim. W sumie to tak, te gówno mogę sprzedać. To mi nie jest potrzebne w ogóle. Formularne. Z alchemii już sobie, siekierę też sobie mogę sprzedać, bo też mi niepotrzebna tak samo. Dobra, dobra, dobra. To już kurwa, niech nam będzie tak jak będzie. No schodź Geralt. Bo ja muszę sobie tylko obczaić questy. Ale powiem wam szczerze, że jak tak gram w Wiedźmina, to takie odcinki 20-minutowe to są bardzo krótkie jak na kurwa Wiedźmina, tak mi się zdaje przynajmniej. I to nie jest śmieszne. No dobra, tu miałem iść przecież do Cedrica, nie? No ale dobra, idziemy na ten cieniokost w takim razie, chuj. Pod ruinami elfickimi, o kurde. To trzeba tam okrężną drogą, chociaż nie, tędy też się będzie dało przejść chyba, nie? Czekajcie, tu gdzieś jest odbicie w prawo, tutaj, nie tutaj. Chociaż nie, tędy też odbijemy w prawo, także spokojna głowa. Jakiś pieseł wy... kurwa. To nie pieseły. Dobra, ja ich zostawiam, idę główną trasą. O, jeszcze level wpadł. Jebaniutki, jakie Geralt tutaj normalnie od dupca. Wombo combo. O kurde. Znoszone spodnie i oreny. To jest to, czego ja normalnie pragnąłem od kiedy gram w Wiedźmina. Chodź tu. Tamten, co kurwa. Fajnie, że wiedzę otrzymałem, zabijając Nekery. To jest taka wiedza ich po zabiciu ich, co kurwa... Znaczy w sumie wiedza jest jakoś, nie? Może znamy jakieś przydatne punkty, które mają kurwa takie, że... Jakiś ten... Czemu utopce walczą z Nekerami? Dobra, Quen. Ej, kurwa, serio? Jeden Neker mnie zabił? Ja cię szpierdolę. I to jeszcze centralnie... No nie. Kurwa, przecież nie może być możliwe. Ja... Masakra. Może dlatego, że usypiam już sobie. Gdzie my... No co wy dupcycie? Dobra, wiecie co, ja myślę, że tu skończę ten odcinek, bo kurwa czuję się zdenerwowany strasznie i mi się odechciało Wiedźmina nagrać w tym momencie. Także ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby mi napisać co z tą trolicą, gdzie to znaleźć tą głowę tego trolicy. Tej trolicy ja sobie znajdę cieniokost w takim razie, bo w każdym razie. Widzimy się jak już odnajdę ten cieniokost, także to by było na tyle i cześć wam wszystkim.